przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. Kamera poszła. Witam, ja nazywam się Programator Gal, a to jest mój program. Codziennie łapkurę, przestań się głowić łapkurę. W tym odcinku, który jest już trzecim odcinkiem, zobaczycie takie sytuacje jak oglądanie zaćmienia słońca w internecie, online. Buzie widzę! Twarz widzę! Buzie! Oraz na przykład kupiłem GoPro. Takie to GoPro, nie wiadomo czy fajne czy nie. I była tam książeczka z instrukcją obsługi całego urządzenia. I po jaką cholerę daje się takie strony na notatki? Kto robi notatki na instrukcjach do urządzeń? GoPro, które nic mi nie zapłaciło, a i tak ich reklamuje, bo są super. Cięcie. Zawsze będziemy razem. Ała! Ała, kurwa! Co to kurwa jest? Rzeczywistość, kurwa! Rzeczywistość! Gwóźdź w mózg. W moim ostatnim programie, przy okazji tematu VHS, pojawił się zwiastun z Archiwum X. Prawda ukryta jest w aktach X. Chyba stałem się trendsetterem. Bo nie dalej jak tydzień temu świat obiegła informacja, że serial z Archiwum X powraca. A tak przy okazji. Przez przypadek trafiłem ostatnio na pierwowzór postaci wykreowanej przez Johnny'ego Deppa. Deppa? Czy to przypadkiem nie jest ojciec Jacka Sparrowa? No. I am your father. Why is the rum gone? Wiedzieliście, że Johnny Depp gra z Marilynem Mansonem? W kapeli? There'll be no living with her after this. Cięcie. Jak zrobić statyw, biedaki cebulaki, za bardzo tanie pieniądze do GoPro? Ten żart wyceniam po prostu skali 1 do 10 na 7. Wystarczy, że kupicie najtańszy statyw i dorobimy do niego drewniany klocuszek. Najpierw bierzemy małą deseczkę i przycinamy na wymiar. Szlifujemy. Docinamy. Szlifujemy. I na samym końcu malujemy. Do każdego GoPro dołączana jest podstawka, którą będziemy przyklejać na nasz drewniany klocuszek. Kiedy klocuszek nam już wyschnie i jest gotowy, możemy naklejać wkładkę do GoPro. Zdejmujemy folię, mamy taśmę dwustronną, odpowiedni sposób przyklejamy i teraz według instrukcji należy odczekać 72 godziny. I teraz wystarczy założyć kamerę. Codziennie łapkury, na dobry dzień łapkury. Mój znajomy Jędrek otworzył lokal gastronomiczny w sercu Wielkopolski. Zajrzyjmy do niego. Idziemy do najlepszej pizzerii w Poznaniu. Nazywa się Sztos.
Opcja wegańska, proszę bardzo, jest nagrana. Wszystko się zgadza. Moment. Moment. Nawet Jarek Kuźniar nie zwraca. Moment. A pani co robi tutaj? Ja tutaj sprzedaję. A gdyby ktoś nie wiedział, gdzie jest sztos, podaję punkty szczególne. Wspomnę tylko, że Jeżyce. I wszyscy jadą do sztosu. To już koniec programu numer 3. No nareszcie koniec, bo przecież się dłuży i dłuży. Subskrybujcie, followujcie, Instagram, Facebook, YouTube, koniecznie. Jeżeli nie zasubskrybujesz, żaba zginie. Postaram się również wziąć udział w akcji Hopkoli. Dajesz! Można inaczej. Spróbuję pogadać ze szwagrami, może coś się uda zrobić z tego. Salut! A co do modelek z Dubaju, to zacytuję tylko klasyka. A ja mam to w dupie. Łap górę!